W roku 1957 na Stadionie Śląskim doszło do jednego z najważniejszych meczów w historii Polski. Po raz pierwszy do naszego kraju przyjechali gracze Związku Radzieckiego. Piłka nożna była jedyną płaszczyzną, na której mogliśmy się poczuć lepsi od naszego okupanta, pokazać, że my też możemy. Dlatego też mecz ten był niezwykle ważny dla naszego narodu. Drużyna ZSRR wówczas dysponowała zawodnikami ze światowego topu. Niech świadczy o tym chociażby fakt, że dostępu do jej bramki strzegł sam Lew Jaszyn. Wówczas drużyna radziecka była bardzo silna. To była drużyna wręcz ze światowej czołówki. I tak naprawdę mało kto wierzył, że moglibyśmy z nimi wygrać. Ten mecz można określić mianem genialnego koncertu jednego wirtuoza. Gerard Cieślik strzelił w nim dwie bramki. To niezwykłe u Cieślika. Ja to widziałem u Ronaldinho ileś, kilkadziesiąt lat później. Strzał właściwie bez wyraźnego ruchu nogu. Właściwie sama tylko stopa. Puch! Bramkarz widział już tylko piłkę w siatce. Wiem, że na tym spotkaniu byli radzieccy generałowie, którzy specjalnie zażyczyli sobie miejsca na stadionie. Przywieziono ich, nie wiadomo było, jak ich posadzić. No i ostatecznie posadzono ich w tłumie. Ludzie do końca nawet nie wiedzieli, kto to jest, a czasy były takie, że jak ten padł gol, to tłumy ludzi wiwatowały, ludzie nie znali się, padali sobie w ramiona, więc ci radzieccy generałowie byli obciskani, wycałowani i ludzie nawet nie wiedzieli, kto zaczął. Na trybunach Stadionu Śląskiego zapanowała euforia. Bohater dzisiejszego filmu drogę z boiska do szatni przebył na ramionach kibiców. To spotkanie wlało ogromną nadzieję w ten 100-tysięczny tłum w całą Polskę, bo okazało się, że w tym najpopularniejszym ze sportów możemy naszego wielkiego brata pobić. A euforia po tym meczu, ja mówię, były tylko dwa, można powiedzieć, październik, najszczęśliwszy miesiąc w historii PRL-u, bo wydarzenia październikowe 56 roku, po których narodziła się większa suwerenność. Październik 56 roku. A potem październik 57 roku, euforia, kiedy wygrywamy ze Związkiem Radzieckim po dwóch bramkach Cieślika. A potem październik 78 roku, kiedy Karol Wojtyła zostaje papieżem. Proszę zobaczyć, to jest porównywalne i te stany euforyczne były naprawdę do siebie bardzo podobne. Ja już to doskonale pamiętam. Między innymi takie mecze przyczyniły się do tego, że Gerard Cieślik stał się bohaterem nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce. To był totalny idol w tamtych czasach, to był totalny idol. Ja jeszcze chodziłem na te mecze jako zupełnie tam nie trampkarz na mecze pierwszoligowe i dlatego dla mnie i dla mojego ojca w domu to był totalny idol Gerard Cieślik. Proszę pana, ja parę lat temu miałem wykład inauguracyjny w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. I tak jakoś chciałem w tym wykładzie nawiązać z Poznań, sportowy Poznań w moim życiu. I proszę pana, przypomniałem między innymi, ten mecz był relacjonowany przez radio, kiedy Ruch pojechał do Poznania na mecz z Lechem, oczywiście Ruch był wtedy Unią, a Lech był kolejarzem. Kolejarz był na krawędzi, on mógł wtedy spaść. Był bardzo nisko w tabeli. A Ruch wygrywał wszystkie mecze. Jeden mecz tylko przegrał z CWKS-em Warszawa, czyli z Legią 2-0. Z 10-punktową przewagą zdobył Mistrzostwo Polski. Pojechał do Poznania i wygrał 3-1 i Cieślik zdobył wszystkie trzy bramki. Ja o tym w czasie tego wykładu powiedziałem. Po uroczystości inauguracji, mały poczęstunek, podchodzą do mnie profesorowie AWF-u poznańskiego w moim wieku, starsi. I zadałem mi pytanie, panie profesorze, a wie pan, czym się ten mecz skończył? Skąd mogę wiedzieć? Nie wiem. Rozentuzjazmowana widownia wbiegła na boisko i zniosła Cieślika na ramionach. Rozumie pan? Przyjechał do Poznania.
strzelił im 3 bramki. Lech przegrał, mógł przez tę porażkę spaść do drugiej ligi, a Cieślika tak wszyscy uwielbiali, że biegli na boisko i znieśli go na ramiona. Było takie spotkanie w Łodzi z kolei, ale to nie ten, w którym debiutowałem, inny mecz. I Gera Cieślik z 18 do 16 metrów w taki ekwilibrystyczny sposób zdobył bramkę i wpadła piłka w samo okienko. I publiczność, która w tym czasie siedziała na tym wale, tam na tym stadionie, siedziała na tym wale, nagle wszyscy wstali, kibice UKS-u, wstali i gromkie oklaski nastające do tego Gerarda. To było piękne wydarzenie. W tamtym czasie futbol był sportem amatorskim. Gerard Cieślik utrzymywał się z ciężkiej pracy na hucie. Cieślik pracował, w hucie pracował i nawet przed tym meczem z tym Związkiem Radzieckim pracował, tak, że był. Tak naprawdę dowiedział się o tym, że jest powołany na ten mecz, miał wówczas już 30 lat, dowiedział się z radia. W ostatniej chwili załatwił sobie zwolnienie, on był jednocześnie pracował jako tokarz w Hucie Batory. Załatwił sobie zwolnienie, mógł uczestniczyć w przygotowaniach, wystąpił w tym spotkaniu. Nie ma mowy o żadnym zawodowstwie, dlatego że na przykład za te 2 bramki strzelone Związkowi Radzieckiemu w 1957 roku Gerard Cieślik nie dostał nic. Po prostu urodził się kilkadziesiąt lat za wcześnie, jeśli patrząc na to od strony czysto merkantylnej. Gdyby to było, nie wiem, w latach 80., 90., byłby bogaczy. O tym, jak bardzo tamte czasy różniły się od współczesności, świadczy chociażby fakt, że to m.in. reprezentanci Polski, zawodnicy Ruchu Chorzów, w ramach tak zwanego czynu społecznego pomagali przy budowie Stadionu Śląskiego. Biegaliśmy całą drużyną, całą ekipą, jeszcze raz mówię, całą ekipą. Wspaniały Ruch, Suszyk, Cieślik, Wyrobek i wielu innych wspaniałych piłkarzy, sami reprezentanci i mistrzowie Polski. Wszyscy biegaliśmy, ja byłem w tej kadrze. Biegaliśmy na Stadion Śląski, pomagaliśmy, pamiętam, układanie ławek na tym stadionie. Układanie ławek, taki Gerard tam też te ławki układał i proszę pana, była taka sytuacja, że ja pamiętam, klub załatwił nam bilety, całej grupie tych zawodników, na których tam, którzy tam byli, się wybierali na to spotkanie. Było bardzo trudno o bilety, bo 100 tysięcy widzów nabite, stadion był totalnie. I wszyscy czekali na to zwycięstwo Polaków. Czekali albo i też nie, ale ja myślę, że tak. I proszę pana, my na tych ławkach siedzieliśmy, ja pamiętam, ja byłem w sektorze 30 i miejsce 29, a Gerard Cieślik był na głównej płycie i strzelał bramki. Nie trudno sobie wyobrazić, że o Gerarda Cieślika pytały wielkie kluby, nie tylko pochodzące z Polski. Filigranowy łącznik nigdy nie wyobrażał sobie jednak opuszczenia swojego ukochanego Ruchu. I Kuc go pyta, panie Gerardzie, przecież pan po wojnie mógł zostać na Zachodzie, graliście z armią Renu, prawda, w Szkocji, pan tam zrobił furorę, przecież pan mógł tam zostać, tam panu ciężkie pieniądze ofiarowali. A on jak to, on uśmiechnął się, a na co mi to, prawda, on się najlepiej czuł w Hajdukach, czyli w Chorzowie Batory mówiąc. Mimo iż Stadion Śląski nie przypomina już areny, na której Gerard Cieślik zdobył 2 gole w meczu ze Związkiem Radzieckim, teraz jest to nowoczesny, efektowny obiekt, na który warto przychodzić, który warto odwiedzać, to jednak nadal czuć tutaj ducha tych wspaniałych czasów. Możemy jedynie żałować, że Gerard Cieślik nie dożył tego wspaniałego widoku, jakim jest nowoczesny, zmodernizowany Stadion Śląski. Ci dawni reprezentanci niespodziewanie dostali darmowe bilety wejściowe na stadion dzięki Bońkowi, który tam z PZPN-u tak zadysponował i mogliśmy pójść na to spotkanie, bardzo fajne spotkanie z Włochami i z Portugalią, co prawda nieudane, bo przegrane, ale była piękna atmosfera, piękny stadion, siedziało się bardzo wygodnie, jest to taki stadion, znowu piękna chluba tego Chorzowa. I bardzo mi się podobało i byłby ten Gerard Cieślik bardzo zadowolony, że taki stadion w tej chwili mamy, ponieważ ja byłem bardzo zadowolony, bo na tym stadionie były takie 2 duże telebimy, z jednej i z drugiej strony. I patrzyłem na tym jednym telebimie i były składy wystawione sędziowie, którzy tam prowadzą, ile tych widzów było, była data tego spotkania i był taki duży napis Chorzów. I to mi się bardzo podobało i pomyślałem sobie, kurde, ten Gerard by się cieszył z tego, że ten Chorzów znowu jest pokazany w świecie.
że cała Europa będzie oglądała, że ten stadion jest wybudowany w Chorzowie i jesteśmy dumni z tego Chorzowa. Na dziś to już wszystko. Na koniec chciałbym Was zaprosić na mój film, który pojawił się na kanale Zawód Typer, w którym to prezentuję historię chińskiego piłkarza, którego można nazwać pierwszym zawodnikiem z państwa środka, który został sprowadzony przez europejski klub nie w celach marketingowych, przynajmniej nie tylko w celach marketingowych, ale i także ze względów sportowych. Zapraszam Was na ten film, no i do zobaczenia w następnych.